Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Jastrząb, a dziś będzie odcinek specjalny z okazji 1000 subów pod tytułem Kulinarne Zero. Zapraszam! Kochani, bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, wyświetlenia, oglądanie kanału, za to, że jesteście ze mną, że dajecie łapki w górę, łapki w dół, komentarze przychylne, nieprzychylne, bo zaczynamy tworzyć jakąś fajną społeczność. Tak czuję i naprawdę każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiedzieć jak tylko mogę, ale fakt jest taki, że no niedawno zrobiła się po prostu lawina tych komentarzy pod jednym z filmów. Mam nadzieję, że na wszystkie odpisuję, ale pewności nie mam, bo samemu ciężko już było tutaj zapanować nad tym, przyznam. Ale dzisiejszy odcinek, o czym będzie? Dzisiejszy odcinek to Kulinarne Zero. Tak postanowiłem to zatytułować, bo naprawdę mam do tego dystans, do tego co robię, jak gotuję, jak piekę i tak dalej. Naprawdę wiem, że jestem samoukiem. I wiem, że wielu z Was, wielu z moich widzów niektóre rzeczy potrafi robić lepiej niż ja, a może nawet i wszystkie. Ale nie o to w tym chodzi. Ja w moich filmach pokazuję to, że tak naprawdę każdy, właśnie nawet taki samouk jak ja, potrafi upiec chleb w domu, uważyć piwo i zrobić naprawdę przeróżne potrawy. Wystarczy tylko dużo chęci. Moje przepisy mają być proste i dla wszystkich. Będą się systematycznie pojawiały też bardziej zaawansowane, ale to wszystko z czasem. Okej, co mam dzisiaj przy sobie tutaj? Tutaj mam swój zakwas, który sam wyhodowałem. I swoje piwko świąteczne. Takie na święta lekkie kobiece piwko, jak ja to mówię, bo ono jest mało goryczkowe, delikatnie słodkawe, przeważają tam nuty goździków, pomarańczy, cynamonu, owocu jałowca. I to piwko chciałbym do kogoś wysłać, do któregoś z widzów, ale nie mam pewności co do legalności tego procederu, dlatego proszę w razie czego o komentarze, czy to jest legalne, bo swoje piwo domowe mogę robić, mogę częstować rodzinę znajomych. No moich widzów traktuję jako moich znajomych, szczególnie tych, którzy komentują coś, ale nie mam pewności, jak to jest prawnie traktowane. Czy ja swoje piwo domowej roboty w ramach poczęstunku mógłbym wysłać do któregoś z widzów? Więc proszę, może ktoś wie i napisze mi to w komentarzu, czy jest to legal, czy nielegal. Okej, ale dlaczego Kulinarne Zero? Kulinarne Zero dlatego, że poza całą masą mega przychylnych komentarzy, które mnie mega cieszą, było też dużo takich, wiecie, a wbijania szpileczek, takiego typowo polskiego, a dosram mu. Ale robię lepiej, to tam, no słuchaj, robisz lepiej, fajnie, chwała Ci za to. Robisz lepiej, to jest Twoja misja, pieczesz dla rodziny, dla kogoś, nie uznajesz chleba na drożdżach, tylko na zakwasie i tak dalej, ale o tym zaraz. Okej, Twoja sprawa. Tylko ja zaznaczam jeszcze raz, moją misją nie jest to, żeby pokazywać, że ja tu jestem Pascal Okrasa Gessler Amaro, tylko moją misją jest to, aby pokazywać, jak gotowanie może być proste. Właśnie dla kogoś, kto nawet robi to pierwszy raz, że każdy to może zrobić. I jestem człowiekiem, który bardziej stara się szukać tych dobrych rzeczy i pochwalić za coś małego, niż wbić szpilę i pokazać, a co ty wiesz o tym czy o tamtym. Ale no to jest kwestia podejścia i naszej polskości czasem, jak ja to mówię. Chociaż nie sprowadzałbym tego wszystkiego do całego narodu, bo uważam, że jesteśmy jednak bardzo gościnnym, otwartym narodem i przyjaźnie nastawionym do innych ludzi. Jak gdzieś naprawdę się napędzają jakieś fale hejtów i tak dalej, to są wyjątki. Wyjątki i nie ma co tego karmić. Ale w moim odcinku Kulinarnego Zera dzisiaj właśnie parę kwestii wyjaśnię. A zatem, pierwsze co się działo w komentarzach pod filmem na najprostszy chleb domowy za złoty 55, to nie jest chleb, to jest buła. Prawdziwy chleb nie jest na drożdżach, tylko na zakwasie. Tylko na zakwasie to jest chleb. Jak możesz to nazywać w ogóle chlebem, to nie jest chleb. Okej, dwie kwestie. Czy to jest krupnik? Skoro to nie jest krupnik, nazwali to krupnikiem. Nie wiem, czy mój chleb jest chlebem, czy już nie jest chlebem. Słuchajcie, no nie róbmy sobie jaj. No ktoś nazwał wódkę krupnik. No i teraz mamy dziwne zaskoczenie, jeżeli dwóch mężczyzn ze sobą rozmawia i się jeden drugiego pyta, ty zrobimy dzisiaj krupnik?
Chociaż jak rozmawia dwóch mężczyzn, to może bardziej chodzić o wódkę. A jak żona mówi do męża: słuchaj mężu, zrobimy dzisiaj krupnik? No ona pewnie myśli o zupie, nie? Za godzinę mąż wraca taki lekko podchmielony już, nie? Jest, zacząłem bez ciebie robić ten krupnik. No także takie żarty, słuchajcie. Natomiast o co mi chodzi? Chleb ludzie pieką jak świat światem, można powiedzieć. I chleb jest to po prostu połączenie mąki i wody. To czy on jest na drożdżach, czy na zakwasie, to już inna historia, ale jest to chlebem. I nie ma znaczenia, czy on jest z mąki 450, z mąki 600, nazywamy to chlebem, czy z mąki 2000, nazywamy to chlebem. Dlaczego? Bo pradawne ludy, czy tam powiedzmy dawne ludy, miały mąkę i nawet nie potrafiły pewnie określić jej typu. Jaki jest to typ mąki? Po prostu z tej mąki i wody wypiekali chleb. I czy na zakwasie? No, można by było powiedzieć, ale tu właśnie druga ciekawostka. Dla tych wszystkich, którzy nie pieką chleba na drożdżach, bo są drożdże fu, tylko pieką na zakwasie. Piekąc na zakwasie, pieczecie chleb na drożdżach. Kuku. Tak, słuchajcie. Dlaczego? Bo podczas fermentacji naszego zakwasu biorą w niej udział bakterie kwasu mlekowego, ale również w bardzo dużym stopniu dzikie drożdże. Dzikie drożdże, które normalnie bytują w naszej kuchni na skórkach mandarynek, pomarańczy, pomidorów, jabłek, gruszek i czegokolwiek, co tam trzymamy. Dzikie drożdże latają nawet w powietrzu. Tak, i one też są w naszym zakwasie. No, to tyle. Dla tych, co nigdy nie piekli chleba na drożdżach, bo pieką tylko na zakwasie. Okej, ten krupniczek już sobie schowam, bo żarty żartami, ale to, słuchajcie, wypożyczyłem, bo nie piję wódki, nie lubię ogólnie mocnych alkoholi, to wypożyczyłem na potrzeby filmu, żeby przedstawić jakby, no, że jest to śmieszne, czy to możemy tak nazwać, czy tak. Oczywiście nazwa krupnik to tam z języka litewskiego się wzięła dla tej wódki i tak dalej, ale nie będziemy tego teraz omawiać. Okej, także następne, co się pojawiło. Człowieku, skąd ta cena? Złoty 55, chyba nie doliczyłeś prądu. I tych komentarzy chyba nie doliczyłeś prądu, to tam było od zatrzaskania, a świadczyło to tylko o tym, że ktoś, kto tak napisał, nie oglądał mojego filmu niestety do końca. Okej, byłem mało interesujący. Zobaczył miniaturkę, skomentował. No więc dla tych wszystkich, gdybyście trafili tutaj z powrotem, doliczyłem cenę prądu. Doliczyłem wszelkie koszty. I kolejny komentarz. Człowieku, chyba oszalałeś. Mąka za tyle i tyle. Gdzie ty kupisz za tyle mąkę? U mnie to jest po 10 zł. No okej, no jak wyjdę tutaj do sklepu i kupię mąkę, nie wiem, typu Basia czy coś, pewnie pod dychę dam, chociaż nie wiem, bo nie kupowałem. Ale słuchajcie, to jest mój komfort. Mogę pójść tu do sklepu, kupić za dychę, mam pod nosem, pani mi ją poda, wszystko ładnie, czyściutko, na półkach i tak dalej. Albo mogę sobie zafundować wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po Biedronce, gdzie no, żeby dostać się do mąki, faktycznie czasem muszę pokonać górę z palet albo urządzić między nimi slalom gigant. No wiecie jak jest. Biedronka to jest taka marka w Polsce, która tak naprawdę no, sama siebie przerosła, albo nie, jej wielkość ją przerosła, bo oni pobudowali sobie, słuchajcie, za małe sklepy, po prostu. Przecież tam niedługo kobieta w ciąży to się nie będzie mogła poruszać normalnie między regałami, nie? Będzie musiała przeskakiwać te palety, nie wiem. A już dlatego wiem, czemu chłop powinien chodzić na zakupy, jak kobieta jest w ciąży. Bo najczęściej Polacy kupują w Biedronce. A tam to jest naprawdę tor przeszkód. I słuchajcie. No więc ja kupuję tą mąkę w Biedronce. I nawet wczoraj byłem w tej Biedronce. I kupiłem tą mąkę po jakieś 2,50, 2,60. Typ 650 wczoraj kupowałem. No to nie jest dużo. A za żytnią typ 2000 była promocja z kartą Biedronka. Jak kupiłem dwie, to zapłaciłem 2,99 za sztukę. Więc nie oszalałem. Nie wiem, gdzie kupujecie mąkę po 10 zł, ale w Biedronce jest tak tanio. I to prawda, byłem wcześniej w Carrefourze. Jak zobaczyłem cenę mąki, to już była ponad 3 zł. Mówię, nie, jadę do Biedry, kupię. No. I słuchajcie, czy to jest mąka z Roundupem, nie z Roundupem i tak dalej. Ja generalnie sceptycznie podchodzę do wszelkich mąk typu bio. Być może gdzieniegdzie muszą być faktycznie takie kontrole, ale uwierzcie mi,
ja w dużej mierze to, co jest na półce, w markecie, z bio i tak dalej, ja trochę traktuję to jako takie nabijanie nas w butelkę. Szczerze, właśnie na tym, że to ma ładny papierek, że to ma ładny zielony napis bio na przykład, nie do końca chce mi się w to wierzyć. Być może się mylę, ale według mnie jest to trochę nabijanie nas w butelkę. I teraz właśnie sumując to nabijanie w butelkę, jeżeli pójdziemy do piekarni i mamy chleby ze spulchniaczami i tak dalej, tam nie ma czasu na to, żeby, nie wiem, chleb wyrastał w tym momencie na zakwasie, już na pewno nie w piekarniach marketowych. To właśnie nawet z takiej biedronkowej mąki, jak ja to mówię, upieczenie chleba w domu i tak będzie dużo zdrowsze. I tak będzie naprawdę dużo zdrowsze. I też był komentarz, padł na zasadzie, że mąka to zło, bo to same węglowodany, węglowodany są niezdrowe. Nie, węglowodany nie są niezdrowe. Ja jeszcze jak nie borykałem się z masą swoich tam, powiedzmy, problemów zdrowotnych typu kontuzje i tak dalej spowodowane sportem, to dosyć aktywnie uczestniczyłem w życiu sportowym i wiem, że dla sportowca węglowodany są bardzo potrzebne. Oczywiście, jeżeli zjemy masę cukru w batonie pomieszaną z tłuszczami utwardzanymi, to nie jest to nic zdrowego. Ale jeżeli zjemy banana czy nawet bułkę, to nic nam się nie stanie, jeżeli prowadzimy aktywny tryb życia. Prawda jest taka, że po ciężkim, intensywnym treningu lepiej jest nawet zjeść dwie łyżki cukru, niż nie zjeść nic. Po prostu nasz organizm tego potrzebuje, tych węglowodanów. I węglowodany odpowiadają też za prawidłową pracę naszego mózgu. Wiedzą to na pewno osoby, które stosowały czasami dietę ketogeniczną i wchodziły w ketozę, że mózg ich nie pracował tak jak trzeba. Ci, którzy to stosowali, wiedzą, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, koniec tego kulinarnego zera. Mam nadzieję, że odcinek się w miarę podobał. Będę być może rozwijał jakby tą formę co jakiś czas, może właśnie to będą odcinki na ileś tam subskrypcji, zobaczymy, jak to się zacznie kręcić, ale dla moich widzów mam jeszcze raz wielkie, ogromne podziękowania. Naprawdę serduchem jestem z wami. Serce się ściska, rośnie po prostu, jak czytam niektóre komentarze. Jest to naprawdę rewelacyjne. Dajecie mi taką siłę i powera do tego, żebym to dalej robił, że sam jestem w szoku. Naprawdę. Czytając każdy pojedynczy komentarz, pojawia się uśmiech na mojej twarzy i ja mam nadzieję, że uśmiechy na waszych twarzach też będę mógł wywołać. Jestem potworną gadułą, wiem, i może dlatego nie tylko piekę, ale też nagrywam to na YouTube'a. Nie tylko ważę piwo, ale też nagrywam to ważenie piwa na YouTube'a. I jeszcze słów kilka do mojej braci piwowarskiej. Słuchajcie, dziękuję wam, że jesteście. Od was komentarze są z reguły przychylne. Jeden nieprzychylny się pojawił, ale obiecałem sobie, że nie będę go karmił tak naprawdę, bo zostałem w nim obrażony. Gdybym nie został obrażony, na pewno bym porozmawiał i odpowiedział. Więc do braci piwowarskiej tylko tyle. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że piwowarów domowych, mądrzejszych ode mnie, z dużo większym zakresem wiedzy i tak dalej, jest cała masa. Ale ja nagrywam na YouTube'a dla początkujących piwowarów tak naprawdę lub tych, którzy już coś ważą, a mogę jakieś patenty swoje, że tak powiem, sprzedać im. Nie robię piwa z zacieraniem. Chociaż przymierzam się do tego i na pewno w przyszłości, być może nawet najbliższej, uważę piwo z zacieraniem. Natomiast ja osobiście sam szukam też porad na forum piwo.org, którego też jestem użytkownikiem i naprawdę tam dużo bardziej doświadczeni ode mnie ludzie nieraz mi podpowiadali i podpowiedzą każdemu. Także jeżeli chcecie tam level up iść później, no to musicie do nich. Chyba że ja pójdę też level up, to możecie dalej zaglądać do mnie na YouTube'a, tak? Okej, kończąc ten film, tak jak mówię, mam piwko, piszcie w komentarzach, czy ja je mogę wysłać do jakiegoś widza. Jeśli tak, to okej, jeśli nie, no to trudno, ale mam zakwas. I uwaga, teraz jest konkurs. Konkurs polega na tym, że mamy dzisiaj sobotę, o 14:00 się zaczyna meczyk Polska-Arabia Saudyjska i osoba, która jako pierwsza do godziny 14:00 w komentarzu pod tym filmem wytypuje prawidłowy wynik meczu, wygrywa ten zakwas. Ja go wyślę, to znaczy nie całego, tylko odłożę 3 łyżki tego zakwasu, wyślę z instrukcją, co dalej z nim robić. Także osoba, która na przykład nie ma zakwasu, bo się zepsuł albo coś tam, dostanie zakwas ode mnie, na którym moje ciasto pięknie wyrasta i będzie mogła upiec sobie pyszny chlebek. Albo osoba, która nigdy nie piekła na zakwasie, oglądając
w przyszłości moje filmy będzie mogła też na tym zakwasie upiec sobie pyszny chleb. A słuchajcie, jeszcze jedno. Widz, który wygra ten konkurs, otrzyma też to piwo pod warunkiem, że ja je będę mógł wysłać i że jest to legalne. Jeśli nie będę mógł tego zrobić, no to niestety, przykro mi, nagrodą będzie tylko zakwas. Także tyle w tym temacie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam. Na zdrowie. Trzymajcie się i cześć.